Mamy równie ciekawą rzecz, schowaną tutaj specjalnie dla Ciebie, która być może bardziej Cię zainteresuje, bo jest to typowy projekt. Aby był budżetowy. Będzie budżetowy, ale masz okazję kupić go, powiedzmy, w fajnej cenie. W cenie bez negocjacji, tylko z tego względu, że nasz klient się urozmyślił z renowacji tego samochodu. Aha. Masz zdrową budę, też tak samo fajną wersję, bo też jest na 5 biegach. 165 koni. To klient, który nie wytrzymał. Dobrze to wygląda. Ale on był przylakierowany, co? Tak, oryginalnie jest to kolor 936, jak ta tabliczka wskazuje. Ktoś go przylakierował sobie go właśnie taki. Widzę, że wnętrze troszeczkę inaczej to wygląda, nie? Tak. Odrobinę niekompletne, można by rzec. Ale masz też z plusów wersję na czterech, na każdym kole tam hamulce tarczowe. Okej. Okay. Co jest też fajną opcją. No i 5 biegów skrzynia, tak? Sama skrzynia robi ogromną robotę. A słuchaj, a te wszystkie rzeczy, które są, brakuje tutaj paru rzeczy, to one gdzieś są? Gdzieś są, ale ja za nie nie odpowiadam. Okay. Możemy porozmawiać na temat ceny samochodu, tak jak tutaj stoi, tak jak jest. Ewentualnie mogę Ci przekazać kontakt do klienta. Mhm. I ceny gratów sobie dogadasz, nie? Rozumiem. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, czy silnik pali, czy... Nie, to jest taka... Dobra, to liczę na dobrą cenę przynajmniej w tym nieszczęściu. Tak. To jest taka fixed price, ale tylko dla Ciebie. Ale zabierasz ten samochód, powiedzmy, no dzisiaj, jutro. Mhm. I 125 jest Twój. Polskich złotych. Wiesz, jutro kurs może być inny, euro, dolara, wiesz. To... 125. Tak, ale tylko dzisiaj nie ma tutaj żadnych negocjacji. No bo blachę ładno ma, co? Tak, masz tak naprawdę, no, odchodzi Ci duży koszt odbudowy blacharskiej. To jakoś się otwiera? Ja bym wracał do oryginału. Pozwolisz? No pewnie, że tak. Moje pierwsze Porsche, więc jeszcze nie obu... Coś tu się poruszyło. Wanna bardzo ładna, co jest bardzo istotne w tych samochodach. Ładne, bardzo ładne. Ogólnie bardzo ciężko jest odbudować te elementy, jeżeli to auto miałoby kiedykolwiek taką, no, przygodę, tak? Jasne. Co myślisz? Myślę, że kupiłem sobie Porsche. Gratuluję wyboru.